Siarka do Limanowej przyjechała po 3 punkty. Widać to było od samego początku spotkania, bo pierwsze jego minuty pokazały w szeregach gości determinację i chęć odniesienia na boisku Beniaminka zwycięstwa. Na boisku szalał Persona, dobre zawody rozgrywał również Frankiewicz i Tunkiewicz. Nie gorsi byli gospodarze, którzy wcale nie przestraszyli się siarkowców. W ataku bardzo aktywny był Jacek Pietrzak, który już w pierwszych minutach mógł zdobyć bramkę. Dobry mecz rozgrywał również Artur Skiba i Paweł Pyciak. Ten drugi w 34 minucie spotkania przedarł się przez połowę boiska na pełnej prędkości, idealnie podając prostopadle do Łukasza Pietrasa, a ten płaskim strzałem kieruje piłki do siatki po podbrzuch interweniującego Konrada Melona. Było 1-0. Druga połowa, podobnie jak pierwsza, toczona była w szybkim tempie. Gospodarze w 49 minucie podwyższyli na 2-0, kiedy to po rzucie rożnym w zamieszaniu podbramkowym niezdecydowanie obrońców siarki wykorzystuje Jacek Pietrzak. Niestety ta bramka uszła uwadze naszemu operatorowi. Od strzelenia drugiego gola przez gospodarzy siarkowcy ruszyli do ataku i za wszelką cenę chcieli zdobyć kontaktowego gola. Ta sztuka im się udała nie bez pomocy sędziego, który popełnił błąd, dając im możliwość wykonania autu. Piłkarze Limanowi zamiast grać w piłkę dyskutowali z sędzią głównym o tym, czy ten aut jest słusznie przyznany siarkowcom. A gapiostwo to skrzętnie wykorzystali goście. Daniel Koczon szybko wyrzucił aut do popieli, który zwiódł Arka Garzeła, sprytnie przepuszczając piłkę do Trunkiewicza, a ten poradził sobie z Sotnickim i było 2-1. Później zrobiło się bardzo nerwowo na boisku. Od 65 minuty Limanowia grała dziesiątkę, z boiska zszedł Paweł Pyciak za drugą żółtą kartkę. Stojącemu na dobrym poziomie spotkaniu nie pomagały również dziwne i niezrozumiałe decyzje Michała Mularczyka, sędziego z Łodzi, który mylił się w swoich boiskowych sądach. Pokazał on w tym spotkaniu 14 żółtych kartek, w tym 2 czerwone. Na dodatek ostatnie 10 minut meczu było rozgrywane w kompletnych ciemnościach. W 88 minucie piłkę w pole karne dośrodkowywał Buraz, a Mateusz nie chciał mógł zdobyć gola samobójczego. Na szczęście dla gospodarzy piłka otarła się o słupek i opuściła plac gry. W doliczonym czasie gry drugą żółtą kartkę w tym meczu otrzymał Arkadiusz Serafin. Trójkolorowi kończyli mecz w 9, ale cenne 3 punkty zostały w Limanowej. Godzina gry tego meczu to była kompromitacja, myślę, że tu działaczy. I to nie jest jakaś uwaga czy krytyka, tylko trzeba się po prostu zastanowić. No. Nie wiem, może trener widział lepiej te ostatnie minuty, ale ja w ogóle nie widziałem. I myślę, że zawodnikom też to bardzo utrudniało. To nie jest żadne usprawiedliwienie, ale podsumowując ten mecz, to powiem, że mecz był na, moim zdaniem, na bardzo dobrym poziomie, jeżeli chodzi o drugą ligę. Nam trochę brakło dzisiaj szczęścia, tak jest w sporcie. Trochę spokoju, trochę szczęścia. Myślę, że wtedy moglibyśmy się pokusić o remis, przynajmniej o punkt, a może i coś więcej. Piłka nożna jest taka, że ja mogę pogratulować tylko i wyłącznie swoim zawodnikom za to, że z taką determinacją walczyli najpierw w 10, później w 9. Strzeliliśmy 2 bramki, troszeczkę szczęście nam się uśmiechnęło do nas, ale te 2 bramki strzeliliśmy zasłużenie, także tutaj nikt nie może nam tego odebrać. Ale mówię, no takie mecze myślę są dobre i był dobry i dla jednego, i dla drugiego zespołu, również dla kibiców, także ja swoim zawodnikom gratuluję i Siarce życzę tego awansu, o który po prostu walczy. Po zwycięstwie z Siarką Limanowia awansowała na 7. miejsce w tabeli. Za tydzień ciężkie wyzwanie czeka podopiecznych Dariusza Sieklińskiego. Mecz z kolejnym liderem, którym po 21. kolejce została Pogoń Siedlce. Bezpośrednia transmisja z tego wydarzenia w niedzielę 30 marca. Zapraszamy od 15:55. Józef Budacz, TV28.